Dobry wieczór, ja nazywam się tak Agnieszka Chudek. Co prawda mój nick pewnie jest troszkę inny, ale żeby nikogo nie zmylił. I chciałabym, żebyśmy dzisiaj zabawili się przez chwilę w detektywów. Niewątpliwie jest to postać niezwykle inspirująca, stąd też od niepamiętnych czasów wszelkie historie kryminalne wzbudzają niemałe zainteresowanie. I to właśnie nierzadko za sprawą genialnego detektywa. Tutaj same powiedzmy zbrodnie, czy te kryminalne historie nie będą w ogóle naszym tłem. Skupimy się na postaci detektywa. No, nikomu przecież nie trzeba przedstawiać postaci Sherlocka Holmesa. Co więcej, wydaje mi się, że słuchając moich poprzedników, no to nasuwa mi się jedna myśl. Tak naprawdę każdy naukowiec przede wszystkim jest detektywem i też do tego będę chciała Państwa pod koniec przekonać. Dobrze, no to jakie cechy powinien mieć taki genialny detektyw? Oprócz rozległej wiedzy z niewątpliwie wielu dziedzin, no to przede wszystkim powinien umieć dostrzegać szczegóły, z pozoru nieistotne, no ale przede wszystkim tę wiedzę i te szczegóły umieć połączyć. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy skupili się na tym, w jaki sposób wiedza właśnie z fizyki może się takiemu detektywowi przydać. Przyjrzymy się dwóm sprawom i postaramy się pomyśleć tak, jak myślałby Sherlock Holmes. No to, czy ja mogę tu przesuwać? O, mogę, dobra. No to zaczynamy. Sceneria zimowa, no nie przez przypadek. Wyobraźmy sobie zatem, że spacerując po śniegu zauważamy ciało, a obok niego ślady opon rowerowych. Jeśli mamy mieć jakąkolwiek szansę na złapanie mordercy, musimy ustalić, w którą stronę odjechał. Jeśli pójdziemy w złą stronę, stracimy za dużo czasu, ślady znikną, a morderca zdoła uciec. Tak zazwyczaj brzmią wszelkie wprowadzenia do historii, ale my skupmy się na tych śladach, które zobaczyliśmy na śniegu. Widzimy dwa ślady, one tutaj specjalnie są zaznaczone różnymi liniami. No i czy na podstawie takich śladów w ogóle jesteśmy w stanie powiedzieć, w którą stronę poruszał się rower? Pewnie część z Państwa teraz zgaduje, część z Państwa może mówi, że się nie da, no skąd mamy wiedzieć, część w ogóle mówi, że to wcale nie jest rower, część zdaje się na intuicję, no ale tego nie zrobi detektyw. Detektyw nie będzie strzelał, nie będzie się zastanawiał, on po prostu skupi się na faktach. Zatem nie tracąc zbytnio czasu, spróbujmy zebrać narzędzia, które będą nam potrzebne do tego, żeby być pewnym odpowiedzi. No to jedziemy. Zanim przejdziemy do analizowania tego właśnie śladu, spróbujmy odpowiedzieć na inne pytanie. Mamy cztery ślady różne i czy któreś z nich, podpowiedź tak, pytanie które, nie są śladami opon rowerowych? No i tutaj znowu możemy patrzeć, zastanawiać się, ktoś z Państwa może po prostu to wie, ktoś z Państwa może ma dobrą intuicję, ale znowu nie na intuicji tu polegajmy, tylko na twardych dowodach. Co nam do tego będzie potrzebne? Na pewno budowa roweru. Podstawowe informacje, jaki rower jest, każdy widzi. Ale to, co nas interesuje, to dwie rzeczy. Jedną z nich jest to, że zarówno przednie, jak i tylne przednie koło są ze sobą sztywno połączone. No i odległość między osiami obu tych kół jest stała i wynosi zawsze L. Co to determinuje? To jest trochę tak, jakby po prostu te koła były jednym sztywnym prętem. Możemy sobie wziąć, każdy koło u siebie ma pewnie długopis. Możemy sobie wyobrazić, że te koła to są końce długopisu. Zatem, jeżeli one się poruszają i wykonują jakieś skręty, no to przednie koło i tylne koło wykonają taką samą liczbę tych skrętów. Można wziąć długopis, pojeździć nim po stole, sprawdzić to empirycznie. No i co z tego wynika? Wróćmy do naszych śladów. Przyjrzyjmy się, czy któryś z nich wydaje nam się już podejrzany. Jeśli wiemy, że przednie i tylne koło wykonało tyle samo skrętów, to nawet jeśli nie wiemy, który ślad odpowiada przedniemu, a który tylnemu kołu, no to widzimy, że z tym rysunkiem w prawym górnym rogu, nie wiem, czy widać mój kursor, mam nadzieję, że tak, jest coś nie tak, ponieważ ta czarna linia ma zdecydowanie więcej zawijasków, zakrętów, tak zwanych punktów przegięcia niż szara. Zatem definitywnie nie może to być kształt śladów linii kół rowerów. Okej, no to już wiemy, które być nie mogą, ale tak jak
wspomniałam, nie wiemy nic o tym, która opona jest przednia, która tylna. No to spróbujmy zadać inne pytanie. Jak będą wyglądały ślady opon podczas skrętu? Czy przednia opona będzie miała większy promień krzywizny niż tylna, czy na odwrót? Czy może jadąc w kółko, przednia i tylna opona będą tworzyły jeden ślad? Znowu daję Państwu 5 sekund, tak jak Łukasz to zrobił, raz, dwa, trzy, cztery, pięć na intuicję, ale część z Państwa może już ma jakiegoś faworyta, ale my znowu skupmy się na tym, jak to będzie wyglądało. W tym celu wróćmy do budowy roweru i ustalmy jeszcze drugi fakt, ponieważ ja wspomniałam, że skupimy się tutaj na dwóch rzeczach. Wiemy już, że przednia i tylna oś są od siebie równo odległe o długość, nazwijmy ją L. No ale co więcej, możemy zauważyć, że punkt styku tylnej opony z podłożem zawsze będzie patrzył, w cudzysłowie, na punkt styku opony przedniej z podłożem, co mamy pokazane tutaj na rysunku. Nieważne, czy to przednie koło będzie skręcać i pod jakim kątem, to zawsze środek tylnego koła będzie celował w środek przedniego. I również odległość między tymi środkami będzie stała i będzie wynosiła L. Do czego nam się to przyda? No zobaczmy. Weźmy sobie taki kształt, jakiś fragment łuku, po którym będzie poruszała się tylna opona, gdyż wiemy, że to ona ma patrzeć. Załóżmy, że to jest opona tylna. No i teraz obierzmy sobie na niej jakikolwiek punkt, niech to będzie ten, no i zobaczmy, gdzie on patrzy. No on patrzy w to miejsce, zatem w tym miejscu będzie środek opony przedniej. Przeprowadźmy analogiczne rozumowanie, wyznaczmy drugi punkt. No i jakbyśmy wyznaczyli takich punktów wiele, to dostajemy ślad przedniej opony. No zatem widzimy już, że zdecydowanie i na pewno przednia opona będzie wykonywała skręty o większym promieniu. Czyli pierwsza odpowiedź jest poprawna. Jeżeli ktoś z Państwa miał taką intuicję, to super, ale proszę się nie utwierdzać w tym, że Wasza intuicja zawsze będzie Was prowadziła do celu. To niestety tak nie działa i to nie jest cecha dobrego detektywa. No dobra, czyli jeżeli mamy taki kształt, nasz pierwotny, którym uciekał nasz domniemany morderca, no to już możemy powiedzieć, że ślad linii przerywanej to jest opona przednia, a ciągła linia to jest ślad opony tylnej. Okej, okay, co dalej? Została nam jeszcze długość roweru, a co za tym idzie, jak będziemy wiedzieli, jaka jest ta długość roweru, to będziemy mogli stwierdzić, w którą stronę rower jechał. No to teraz, który odcinek może odpowiadać długości między kołami? No wiemy, że ten odcinek musi łączyć ślady opon, no więc automatycznie odpada A. Oba końce muszą być na śladach. No to B, C, D już wydają się prawdopodobne, ale wróćmy jeszcze raz do naszego rozumowania z krzywiznami. No i zauważymy, że te odcinki, które odpowiadają długości roweru, ponieważ one miały wyznaczać ten kierunek, w którym jeden punkt patrzy na drugi, no to muszą być dokładnie styczne do krzywej toru ruchu, taka jaka jest w tym momencie prędkość liniowa naszego tylnego koła poruszającego się po okręgu. No więc skoro to muszą być styczne, no to już automatycznie widać, że B i C odpadają, bo to są jakieś po prostu randomowe odcinki, które łączą nasze ślady. No a odcinek D wydaje się być całkiem w porządku i jak najbardziej okej. Okay. Także jest to możliwy odcinek przedstawiający długość roweru. Dlaczego możliwy? No dlatego, że jeszcze, żeby być pewnym, trzeba byłoby sprawdzić, czy nie może być, czy on pasuje wszędzie i czy nie ma jakiegoś innego, lepszego odcinka. No dobra, czyli podsumujmy, co wiemy. Wiemy, że ślad tylnej opony ma mniejszą krzywiznę niż przedniej, że odległość między przednim i tylnym kołem jest zawsze stała i tylne koło zawsze celuje w przednie. No to czy teraz jesteśmy w stanie już stwierdzić, w którą stronę poruszał się nasz uciekinier? Może być chwila dla Państwa, możecie spróbować sobie to sami zaaplikować. Możecie na przykład zapauzować teraz prezentację, pójść do toalety i później wrócić, jak będzie dalsza część. No a my zrobimy to wspólnie. Dobra, czyli wiemy, że przerywana linia ma większy promień, więc jest to ślad przedni. Ciągła jest tylna.
No i teraz najlepsza zabawa, spróbujmy dopasować tę długość roweru. No to w tym celu też nie będę tutaj na oślep przykładała randomowo linijki i odmierzała jakieś styczny, no tylko znajdę sobie taki punkt, żeby było wygodnie. Najwygodniej taką styczną przeprowadzić w takich lokalnych minimach czy maksimach, tam gdzie jest ewidentnie jakiś taki dołek lub górka, no bo tam tę styczną łatwo narysować. No to pierwszą widzę tutaj i prowadzę styczną, ona mi celuje w tylne koło, celuje w przednie, no więc to mogłaby być moja długość roweru. Czemu nie? No to muszę wziąć ten sam odcinek, już teraz zostawić sobie jego długość i przyłożyć gdzie indziej, no na przykład w tym miejscu, no i niestety ząg, nie udało się. No tak bywa, to nie zrobiliśmy tutaj nic złego, a i tak lepiej niż gdybyśmy na oślep próbowali to dopasować. No to co nam to daje? Jest to cenna informacja, że raczej mała szansa, że ten nasz rower porusza się w lewo, no bo tutaj mogłabym jeszcze wziąć taką mniejszą strzałkę, no ale ta mniejsza to już widać, że tu nigdzie się nie zgra. No następne celowanie to by było dopiero w ten punkt. No i no to może spróbuję, żeby rower poruszał się w prawo, znajdę jakieś inne miejsce. No i na przykład tu mam taką też dość wygodną pozycję do narysowania stycznej. Ona może mi celować w tę linię, mogłaby celować też dalej tu. No ale wezmę ten krótszy, zobaczymy, czy działa. No i poprzykładam go w różnych innych miejscach. No tu też wydaje się, że pasuje. Tu też, tu też. No to chyba mamy to. Po prostu lecimy w prawo, no bo skoro tylne koło było tu, przednie z przodu, znaczy, że nasz rower uciekał w prawo i go gonimy. Duża szansa, że nam jeszcze nie uciekł. Mamy to. Chciałabym teraz na chwilę się zatrzymać i powiedzieć dwa słowa o tej zagadce, ponieważ jest to dość powszechny problem, może część z Państwa się już z nim gdzieś zetknęła, który pojawia się na łamach różnych czasopism czy też w książkach jako słynna zagadka Sherlocka Holmesa. Przyznam szczerze, że przypomniałam sobie o niej teraz, kiedy spadły pierwsze śniegi, a ja dużo jeżdżę rowerem. No i tak właśnie pomyślałam, że fajnie byłoby Państwu o tym opowiedzieć. Tu przy okazji może polecę książkę, ponieważ już taki trend został zapoczątkowany. Książka z zagadkami, czy rozwiążesz moje problemy, napisana przez Aleksa Belosa, przetłumaczona na język polski. Gruba, fajna książka z zagadkami i tam właśnie też ta zagadka się znajduje. Tam też o niej piszą, ale również o kilkuset różnych innych. Dobra, mamy to. Przejdźmy zatem do innego problemu. Troszkę może bardziej makabrycznego, ale też może nie będzie aż tak źle. Co mówią nam ślady krwi? Bardzo często jest tak, że jeżeli zostaną służby, czy to policja, czy to już po prostu śledczy wezwani na jakieś miejsce, niekoniecznie musi to być miejsce zbrodni, to próbują zrekonstruować, co tam się stało. No, za pomocą tego, co znaleźli na miejscu. No i bardzo często okazuje się, że właśnie ślady krwi okazują się w tym pomocne. Co więcej, każdy z Państwa, każdy z nas może, dysponując dość podstawową wiedzą, już pewne takie modele być w stanie samemu rozwiązać. No dobra, to przyjrzyjmy się w takim razie, zanim w ogóle będziemy o tym mówić, jaka jest nasza hipotetyczna sytuacja. Znowu wcielmy się w detektywa Sherlocka. No i na potrzeby naszej historii zostajemy wezwani na miejsce, w którym mamy niestety ciało znalezione w kałuży krwi na podłodze obok krzesła, w dłoni trzyma pistolet. No i sprawa wygląda na oczywiste samobójstwo. No ale jak to zwykle w takich właśnie zagadkach bywa, Sherlock ma pewne wątpliwości. Czy my, będąc tym Sherlockiem, podzielamy opinię oficerów? Przełączmy slajd, żeby tutaj nie być zbyt długo na tym miejscu zbrodni i zastanówmy się nieco o fizyce kropli. Zapomnijmy na chwilę nawet, że to będzie kropla krwi. Jaki kształt przyjmuje kropla podczas spadania? No, pewnie część z Was wyobraża sobie krople jako taki kształt, którym rysujemy ją, ale czy tak jest na pewno? No, otóż możemy to
zbadać, albo możemy po prostu wyszukać to również w internecie. Możemy zrobić zdjęcie poklatkowe w bardzo krótkim odstępie czasu, gdzie zobaczymy, że ten taki kształt, który nam się z kroplą kojarzy, to jest tylko w tym momencie, kiedy ta kropla się odrywa od reszty cieczy. Później przyjmuje ona kształt kulisty. A to dlatego, żeby zminimalizować stosunek powierzchni do objętości. Kula jest takim fajnym kształtem, który właśnie jest przyjmowany przez wszystkie ciecze. No dobra, czyli to nie jest kształt kropli. Nudna kula będzie tym kształtem. Okej, okay, no to co dalej? Co będzie, jak taka kropla spadnie na jakąś powierzchnię, na ziemię, na podłogę i będzie spadać pionowo? No tutaj też nie powinniśmy mieć jakiegoś specjalnego zaskoczenia. No będzie to po prostu z grubsza kulista plama. Można znaleźć zdjęcia, mogą to być mniej lub bardziej dramatyczne rozbryzgi. No niemniej jednak koniec końców przyjmijmy, że to będzie z grubsza, okrągła, znów dość nudna plama. A co będzie, jak kropla będzie spadała pod kątem? No i tutaj już może być chwila zastanowienia. Ja dla jeszcze tutaj podkręcenia troszeczkę dramaturgii dam Państwu do wyboru cztery możliwe kształty. Czy po spadnięciu to nadal będzie z grubsza okrągła plama? Czy może ta plama będzie taka wydłużona po obu stronach? Czy będzie to taki prawo bądź lewostronny maz? Nie wiem specjalnie, jak taki kształt może nazwać. Właśnie takiej kropli, tylko rozpłaszczonej. Takiej kropli, która funkcjonuje w świadomości. No właśnie. Żeby o tym się przekonać, również można byłoby zrobić doświadczenie, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze tutaj czuje się niepewny, ale nie trzeba robić doświadczenia z wystrzeliwaniem z jakąś pod kątem cieczy. Wystarczy wziąć jakikolwiek okrągły obiekt, który mamy koło siebie. Ja mam na przykład, o proszę, pomarańcze i każdy pewnie z Was coś ma, piłkę i wystarczy to oświetlić latarką albo z góry i zobaczyć, jaki będzie cień, albo z boku pod kątem zmniejszać coraz bardziej ten kąt i zobaczyć, jaki cień rzuca kulisty przedmiot. No i nie powinno nas zdziwić, że im bardziej pionowo go oświetlamy, tym bardziej rzeczywiście będzie ten kształt przypominał okrągły. A im bardziej ten kąt zmniejszamy, tym bardziej wydłużoną elipsę dostaniemy. Można sobie to też jeszcze wyobrazić w taki sposób, że taka kropla spadając na ziemię będzie dotykała powierzchni no coraz to większymi kołami, o coraz większej średnicy. Także na początku to będzie praktycznie punkt, koło o małej średnicy, no i później będzie coraz większe, aż w końcu w najszerszym miejscu ta grubość będzie równa średnicy naszej kuli. No to jak już to wiemy, no to oczywiście ten kształt będzie taki, chociaż kuszące wydawały się te takie rozciągnięte mazy, no ale niestety nie. Jest już może mniej nudno niż sama plama taka okrągła, ale co nam to mówi? Wróćmy teraz na nasze wyimaginowane miejsce. Jeszcze nie wiemy, czy to zbrodni, chociaż pewnie mamy takie podejrzenia, wiemy, że zawsze w takich historiach to się tak kończy. No i przyjrzyjmy się śladom krwi, które znajdują się obok tego krzesła i zastanówmy się, co możemy z nich wyczytać. I tak jak nie powinno nas dziwić to, że ślady, które są z dala od krzesła, mają różne kształty, no bo tak, analizując trajektorię lotu kropli przed upadkiem, mamy kształty okrągłe, czyli kropla spadałaby pionowo w dół. No i jest to możliwe, gdyby leciała na przykład po takiej dość obszernej paraboli. Nie wnikajmy jak, ważne, że jest to do wyobrażenia. Mogłaby ta parabola być mniejsza, wtedy powinniśmy już dostać nieco wydłużone elipsy, ale również jest możliwe, żeby ten kąt był na tyle mały, żebyśmy dostali takie o wydłużone ślady. No a co ze śladami przy krześle? Spójrzmy teraz tutaj, no i zauważmy, że te ślady przy krześle nie mogą chyba przyjmować zbyt wydłużonych kształtów. No dlaczego? Dlatego, że tutaj nie ma miejsca na to, żeby kąt był na tyle mały, na tyle wąski, żeby
żeby doprowadzić do tej wydłużonej elipsy. Tutaj wszystkie krople będą spadały z grubsza pionowo, no dlatego kształty plam tuż przy krześle, no to będą po prostu okrągłe. No i w tym momencie mamy uzasadnione dość wątpliwości, że ten strzał to nie mógł paść dokładnie w tym miejscu, gdzie znajduje się to krzesło. Czyli te ślady nie mogły powstać, gdy człowiek siedział na krześle. I mamy uzasadnione podejrzenia, że tutaj niestety jednak dokonano morderstwa. Na tym zakończymy opowieść, ponieważ nie chcemy się dalej już w te makabryczne scenerie zagłębiać. Ale to, co chciałam Państwu tu pokazać, że zobaczcie, tak naprawdę chwila, moment, bardzo uproszczony model pozwala nam bardzo, bardzo wiele już informacji cennych uzyskać. I to jest to, do czego ja Państwa będę zachęcać. Zawsze to robię, będę robić i robiłam również, jak jeszcze uczyłam, pewnie też część z Was, którzy siedzicie przed ekranami, żeby doszukiwać się rzeczy w małych, codziennych sprawach. Wcale nie trzeba być wielkim uczonym, chociaż pewnie każdy by tego chciał, nawiązując również do przedmowy, do moich przedmówców. Wyrycie nazwiska na wieży Eiffla prawdopodobnie nie przytrafi się każdemu z nas. Tak samo nie każdy pewnie będzie miał swoją planetoidę, chociaż to jest niewątpliwie super i w ogóle ekstra i każdy by to chciał. Ale takie małe, codzienne sukcesy i zauważanie tak naprawdę prostych zjawisk, które pozwalają nam rozwiązać jakąś zagadkę, no to jest cool, to jest po prostu ekstra i wiecie, ci co mnie znają, to wiedzą, że ja po prostu to uwielbiam i wiecie, że będę Was do tego zachęcać. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, ale powiem jeszcze tylko, że wszystkie obrazki, które użyłam w prezentacji, pochodzą ze strony brilliant.org. I tym samym tę stronę Wam również polecam, ponieważ jest to miejsce, w którym właśnie w taki sposób problematyczny, czy właśnie nie problematyczny, tylko rozwiązujący problemy, czyli problemowy, podchodzimy do nauki i krok po kroku okazuje się, że bardzo wiele skomplikowanych rzeczy w prosty sposób może być wykorzystanych. A zdjęcia pokładkowe pochodzą ze strony crimesceneinvestigator.net. Tam też trochę o takich dochodzeniach można więcej poczytać, jeżeli kogoś to interesuje. I to by było tyle ode mnie. Chyba się zmieściłam w czasie całkiem nieźle. Dziękuję za uwagę.